na zapchany autobus, to 8 rano, a chciałbym już wrócić do mego domu i palę szrugę też przed wejściem do mojego liceum i pewnie spóźnię się chwilę, ale to miałem na celu. Przepycham w holu się z ludźmi, co mają różne historie, ale nie słyszę ich nigdy, bo mam słuchawki na sobie i tutaj plotki są z rana, tak jak cieplutkie kajzerki, a mi się nie chce tam gadać, więc znów zasypiam na lekcji. Oczy mam ciężkie, idę do żabki po blaka. Nie wiem, czy jestem tak śpiący, czy tak nienawidzę świata. Zaraz wracam, znowu siadam i pewnie coś tam popiszę, ale to, co czuję w sercu, nieco mówi nauczyciel. Siedzę w sali 27, coś tam bazgram i tak myślę, czy to wszystko ma jakiś sens. Siedzę w sali 27, tu więcej ludzi ma depresję niż ma lekcje i to męczy, wiesz. Siedzę w sali 27, nauczyło to mnie życia, a nie skoń. To prawdą jest, bo ja są lat 27. Ucieknę z niej znów, ucieknę z niej. Siedzę w sali 27, coś tam bazgram i tak myślę, czy to wszystko ma jakiś sens. Siedzę w sali 27, tu więcej ludzi ma depresję niż ma lekcje i to męczy, wiesz. Siedzę w sali 27, nauczyło to mnie życia, a nie skoń. To prawdą jest, bo ja są lat 27. Ucieknę z niej znów, ucieknę z niej znów. Wpijam na palarnię, ludzie zachowują się jak bydła. Myślą, że to fajne i tak szukają miłości albo jakiejś znajomości. I tak myślę, ja pierdolę, jaki ten świat jest żałosny. No i dostałem jedynkę znów, dla mnie szczerze jeden chuj. Pani mówi, komu jest ta, ja nie wiem, co mam czuć. I angielski how you feeling, ja mówię, że nie mam siły. Ktoś podbija ciągle do mnie, raczej się nie. Nie mam czasu na te znajomości licealne. Wszystko i tak prędzej czy później się tam rozpadnie. Albo się rozsypie jak narkotyki w łazience. Poznam takich, co zdali maturę, tylko że przez kreskę. Narysuj kreskę na swoim zeszycie. Obliczy, opłaca się takie życie. Szkoła nauczy cię w niej być idiotą. Chyba, że jesteś w niej wkraczasz. Siedzę w sali 27, coś tam bazgram i tak myślę, czy to wszystko ma jakiś sens. Siedzę w sali 27, tu więcej ludzi ma depresję niż ma lekcje i to męczy, wiesz. Siedzę w sali 27, nauczyło to mnie życia, a nie skoń. To prawdą jest, bo ja są lat 27. Ucieknę z niej znów, ucieknę z niej. Siedzę w sali 27, coś tam bazgram i tak myślę, czy to wszystko ma jakiś sens. Siedzę w sali 27, tu więcej ludzi ma depresję niż ma lekcje i to męczy, wiesz. Siedzę w sali 27, nauczyło to mnie życia, a nie skoń. To prawdą jest, bo ja są lat 27. Ucieknę z niej znów, ucieknę z niej znów. Nauczycielka od muzyki mówiła, że będę nikim. Szkoła chce, byś był przeciętny liczbą do polityki. Bądź kim chcesz, nie słuchaj innych, znajdź swoje priorytety. Analizuj, co masz w życiu, a nie bez sensu wykresy. Zadbaj o siebie i przyszłość, skumaj, o co chodzi w życiu. Lepiej teraz niż później obudzić się z ręką w nocniku. I pamiętaj, ufać możesz tylko i wyłącznie sobie.